Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym koncercie prezydenckim w Zespole Państwowym Szkół Muzycznych w Kielcach. Dzisiejszy koncert w zasadzie wpisał się już w tradycję naszej szkoły, bowiem dzisiaj gościmy uczestników już kolejnego, 15. Międzynarodowego Forum Pianistycznego Bieszczady bez granic. Na scenie już pojawiła się orkiestra Lwowska Narodowa Orkiestra Kameralna Akademia, złożona na scenie młodzi ludzie, studenci Akademii Muzycznej we Lwowie. Wieloletnim koncertmistrzem i kierownikiem zespołu jest pan Artur Mykitka. Jest organizowany przez Podkarpacką Fundację Rozwoju Kultury, czyli organizatora Forum Bieszczady bez granic, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach, a patronat nad imprezą objęli Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytut Muzyki i Tańca oraz prezydent miasta Kielce, pan Bogdan Węta. Zarówno tych młodych pianistów, jak i ich mistrzów. Jednym z mistrzów jest, dla tych młodych ludzi jest dyrygent dzisiejszego koncertu, pan profesor Igor Bladiuk, rektor Lwowskiej Akademii Muzycznej. I proszę Państwa, przedstawię teraz pierwszą pianistkę, bardzo młodą. Jeśli ktoś z Państwa był na koncercie 2 lata temu, to wystąpiła tu jako taka mała dziewczynka. No dziś już się nieco zmieniła, bowiem jest uczennicą klasy 6 Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie. Uczy się tu na fortepianie pod kierunkiem swojej mamy, profesor Anny Stępień-Jasnowskiej. A pianistka nazywa się Joanna Jasnowska. Jest laureatką wielu konkursów, zdobyła m.in. Grand Prix na konkursie ogólnopolskim w Sanoku, Ostrołęce, Warszawie i tak już z ostatnich dni. Pierwsze miejsce w międzynarodowym konkursie w Biążu oraz została laureatką pierwszej nagrody na konkursie Glory International Piano Competition w Stanach Zjednoczonych i był to konkurs, na którym nadsyłało się nagrania. Taki trochę nietypowy. A dziś przed nami wystąpi Anna Jasnowska z koncertem Wolfganga Amadeusza Mozarta. A konkretnie wykona pierwszą część koncertu A-dur, KV-488. To muzyka, którą cechuje lekkość, finezja i świetność, czyli wszystkie cechy muzyki Mozarta. Przed Państwem Joanna Jasnowska.
Thank you.
Pierwszy Eryk Parchański. Z wielką przyjemnością zapowiadam Eryka, ponieważ Eryk, proszę Państwa, jest uczniem naszej szkoły. Uczy się pod kierunkiem pana dyrektora Artura Jaronia. Jest już utytułowanym pianistą, laureatem wielu konkursów, zarówno ogólnopolskich, jak i międzynarodowych. Laureatem pierwszej nagrody konkursu pianistycznego w Szaganiu, w Rybniku, ogólnopolskim konkursie pianistycznym w Koninie, ale również w konkursach zagranicznych, międzynarodowym konkursie w Koszycach oraz laureatem Grand Prix międzynarodowego konkursu szopenowskiego Gloria Artis w Wiedniu. Po Eryku wystąpi Kiriko Baba, pianistka z Japonii, która jednak uczy się w konserwatorium w Moskwie pod kierunkiem profesora Władimira Owcienikowa. Jest laureatką m.in. konkursu im. Petra Czajkowskiego dla młodzieży. A wykonają dla Państwa bardzo znany utwór, lubiany, no i jeden z przewodów muzyki fortepianowej, mianowicie koncert enol Fryderyka Chopina. Pierwszą część zagra Eryk Parchański, natomiast część drugą i trzecią Kiriko Baba. Przed Państwem młodzi artyści, maestro Igor Kulaczyk i orkiestra.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Czerwińskiego. Ruch muzyczny 19 marca 2000 roku napisał o kompozytorze. Atrakcyjność dorobku muzycznego Konstantego Wileńskiego polega na symbiozie muzyki klasycznej i jazzowej. Dziś ambicją tego muzyka jest budowanie pomostów pomiędzy jazzem a muzyką poważną. To zresztą wyróżnia go na tle większości bardzo poważnych kompozytorów i decyduje o jego oryginalności. I też taką kompozycję usłyszycie Państwo za chwilę. A ja chciałam dodać, że profesor Konstanty Wileński jest również pedagogiem w naszej szkole i jest dziś obecny na koncercie. Powitajmy go brawami. Uczennicą naszej szkoły, uczy się w klasie pana dyrektora Artura Jaronia. Julita jest laureatką wielu ogólnopolskich konkursów, konkursu w żaganiu, konkursu pianistycznego imienia Maurycego Moszkowskiego w Kielcach i międzynarodowego konkursu Gloria Artis w Wiedniu. Dziś trio zagra z perkusistą Nikitą Kożucharem i kontrabasistą, który nazywa się Paweł Krit. Przed Państwem... Thank you.
Thank you.
wracamy do muzyki Fryderyka Chopina. I teraz przed Państwem wystąpi pianistka Irina Pietrowa-Ciechowskaja, która dla młodych pianistów na forum pianistycznym w Sanoku jest mistrzem, pedagogiem. Pani Irina Pietrowa jest laureatką 10. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka w Warszawie, tego najważniejszego na świecie konkursu chopinowskiego. Jest profesorem na Wydziale Fortepianu w Rosyjskiej Akademii Muzycznej imienia Gnezdyny. Występuje właściwie z recitalami i koncertami na całym świecie i repertuar jest ogromny. A dziś wykonam dla Państwa Andante z pianto i wielki polonez SD-ów Fryderyka Chopina. Andante z pianto to początek utworu, który ma charakter nocturny lub kołysanki, a po nim następuje ten właściwy, błyskotliwy, brakowy, wirtuozowski i efektowny polonez. Przed Państwem Irina Pietrowa-Ciuchowskaja, Orkiestra Akademia pod dyrekcją Igora Pilaciuka. Thank you.
Thank you.